sądzę, że właściwym wprowadzeniem do historii bez końca, jaką jest opowieść o kresach, jest to powiedzenie o początku polskiej obecności na kresach, o tym dramatycznym momencie, w którym król Kazimierz Wielki pojawia się we Lwowie. To jest moment, na którym kończę tom drugi Dziejów Polski. Ten drugi tom ukaże się w najbliższy piątek, a swoje, że tak powiem, premierowe spotkania będzie miał w przyszłym tygodniu. I pozwolę sobie przeczytać ostatni, właśnie kończący ten tom fragment, a także dwie strony, które dopisałem z myślą o dzisiejszym spotkaniu u Państwa w Pruszkowie. Otóż tom ten kończę na roku 1340 i na ogół jest to data pomijana w takich cezurach, które przyjmuje się w podręcznikach, przyjmuje się w syntezach, przyjmuje się w opowieści o polskiej historii. Najczęściej urywamy te opowieści, jeśli idzie o czasy dawniejsze, na datach panowania. A w 1340 roku akurat upływał siódmy rok panowania Kazimierza Wielkiego, a miał przed sobą jeszcze tych lat Kazimierz 30. A więc jest to w środku, czy w jakimś fragmencie panowania tego wybitnego władcy. Cóż takiego więc stało się w roku 1340, iż mogę próbować uzasadnić decyzję zamknięcia drugiego tomu Dziejów Polski taką właśnie datą. Otóż spróbuję Państwa przekonać, że to data może jedna z tych najbardziej przełomowych w całej historii Polski. Ponieważ jest to rok, w którym Polska żegna się na 605 lat ze Śląskiem. I jest to data, w której Polska wita się z Kresami. Wita się ze swoją obecnością na ziemi, którą będzie czynić dopiero Polską. Ten szczególny moment zaczyna się, i to jest niezwykłe, rzeczywiście niezwykła koincydencja budząca pytanie o losy, o opatrzność albo o przemyślność najbardziej wnikliwie badających historię służb. Otóż ta historia zaczyna się 25 marca 1340 roku, kiedy zmarł otruty ostatni książę zachodniej Rusi, Rusi Halicko-Włodzimierskiej, Bolesław Jerzy Trojdenowicz, 25 marca 1340 roku. I tak się składa, że równo 600 lat temu, później, przepraszam, równo 600 lat później, co do dnia, 25 marca 1940 roku, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików podejmie decyzję o likwidacji polskości na Kresach, likwidacji przeprowadzonej w formie operacji katyńskiej. Co do dnia, 600 lat po tym, kiedy Polska rozpoczyna swoją przygodę z Kresami. Jak się ta przygoda zaczyna, zanim dojdziemy jeszcze do Katynia? Otóż 25 marca, czyli w święto Zwiastowania Maryi Panny, książę Bolesław Trojdenowicz, panujący w Haliczu i Włodzimierzu jako Jerzy II, został otruty przez swoich poddanych. Co było powodem tej zbrodni, tej niechęci miejscowych, prawosławnych, oczywiście elit do księcia? Może jego zbyt liczne kontakty z katolickim, łacińskim światem? Franciszkanie niewątpliwie rozwijali swoje misje w księstwie halickim pod jego panowaniem. Kancelaria księcia Jerzego II posługiwała się językiem nie ruskim, lecz łaciną. Może i tu, jak w Polsce w okresie intensywnej kolonizacji niemieckiej, chodziło także o sprzyjanie przez księcia osadnictwu z zachodu. Wiadomo, że książę Bolesław Jerzy lokował 20 stycznia 1339 roku Sanok na prawie magdeburskim i było to chyba pierwsze miasto lokowane w ruskim księstwie. Dla porównania, Lwów otrzyma przywilej lokacyjny z rąk Kazimierza Wielkiego w roku 1356. Kijów przyjmie prawo magdeburskie w 1492, a Mińsk białoruski w 1499.
Na marginesie może warto dodać, że te dwa ostatnie miasta, dziś będące stolicą Ukrainy i stolicą Białorusi odpowiednio, niesłychanie cenią sobie ten import cywilizacyjny, który poprzez Polskę się dokonał w postaci prawa magdeburskiego. W Kijowie ufundowano pomnik prawa magdeburskiego na początku XIX wieku, oczywiście zburzony w czasach sowieckich. Został uroczyście odnowiony w 2013 roku jako symbol przynależności Ukrainy do Europy. Mińsk nie kazał czekać długo na siebie i rok później, czyli w roku 2014, Mińsk zafundował sobie pomnik prawa magdeburskiego. No, może jeszcze całkiem Mińsk nie jest w Europie, ale swoją pamięć historyczną w tę stronę zorientował. Przywilej zorganizowania gminy, tej pierwszej w ruskim księstwie gminy na prawie magdeburskim, otrzymał mieszczanin sandomierski Bartłomiej, a świadkami dokumentu byli Adalbert, wójt Bochni, oraz Bartłomiej, wójt Warszawy. Tak, już była Warszawa wtedy. Już te początki napływu polskiego, ale także czeskiego i niemieckiego, jak podają źródła, żywiołu do ośrodków miejskich, mogły niepokoić ruską prawosławną ludność. A może chodziło nie o żadne szersze społeczne zjawiska niechęci czy konfliktów na tle religijno-etniczno-kulturowym, a o bojarską intrygę opartą na porozumieniu z dalekimi, ale wciąż przecież formalnymi panami całej Rusi, tatarskimi hanami Złotej Ordy. A może spiskowcy truciciele chcieli utorować drogę na tron litewskiemu kandydatowi, bo Litwa także włączała się już wtedy do rywalizacji o ziemie ruskie, Lubartowi. Pozostajemy tutaj w sferze nierozstrzygalnych ostatecznie spekulacji. Jerzy II został w każdym razie na pewno otruty w swej stolicy, czyli we Włodzimierzu Wołyńskim. I teraz krótkie wyjaśnienie. Kto to był ten Jerzy II, ten Bolesław Jerzy Trojdenowicz? Otóż był to polski książę, Piast. Piast, który był spowinowacony z tą wygasłą w roku 1323, czyli kilkanaście lat wcześniej, dynastią Rurykowiczów wywodzących się od Romana Halickiego i osiadłych na tronie we Lwowie, Haliczu i Włodzimierzu Wołyńskim, a usadowiony na tym tronie przemyślną akcją Władysława Łokietka. Jak bardzo wiele w naszej historii, tak i otwarcie drogi na Kresy zawdzięczamy Władysławowi Łokietkowi. Otóż to właśnie na zasadzie pokrewieństwa z Piastami i wygaśnięcia już nieodwołalnego tej linii Rurykowiczów z Wołynia i z Halicza, Polska, a ściślej Kazimierz Wielki, miała największe prawo do tego, żeby się w tym momencie, czyli w roku 1340, o Ruś Zachodnią upomnieć. I już 9 dni później, po śmierci swojego krewniaka, Kazimierz ruszył ze zbrojną, chyba na razie rozpoznawczą, wyprawą na Ruś. Ponowił ją z większą siłą z końcem czerwca. Rocznik Małopolski i rocznik Traski opisują to epokowe wydarzenie następującymi słowami. Cytuję. Król Kazimierz, słysząc, że Bolesław Jerzy w taki sposób rozstał się z życiem, to jest został zamordowany przez swoich poddanych, około Wielkiej Nocy, czyli 16 kwietnia, z małą liczbą na Ruś wkraczając, chrześcijan i kupców, którzy skupili się w grodzie Lwów, po spaleniu grodu sprowadził aż do swojego królestwa z żonami, dziećmi i mieniem. Zabrał stamtąd liczne łupy w srebrze, złocie i drogich kamieniach, skarbiec dawnych książąt, w którym było kilka złotych krzyży, szczególnie jeden, w którym został znaleziony wielki kawałek drewna z krzyża pańskiego i dwa bardzo kosztowne diademy. W tym samym roku, około święta Jana Chrzciciela, czyli 24 czerwca, tenże król Kazimierz, zebrawszy silne około 20-tysięczne wojsko, znowu wkroczył na Ruś, gdzie burząc kilka grodów i budowli warownych, podporządkował je sobie ku własnej korzyści. A chociaż zebrało się blisko 40 000 Tatarów i tyluż lub więcej Rusinów, to jednak z jakiegoś strachu i trwogi zostali powaleni i zabici przez bardzo dzielnych, choć szeregowych Mazowszan. A więc to Mazowszanie zdobyli Lwów dla Polski, dzielni, lecz szeregowi. I być może bardziej z pomocą boską pokonani zaczęli ucieczkę, a król w ten sposób ze zwycięstwem i wielką chwałą do siebie powrócił, bez żadnych obrażeń czy strat dla swojej szlachty.
Koniec cytatu. Autor tego kronikarskiego zapisu zaświadcza go autorytetem naocznego świadka. Pisze tak. Traska był tam także. Jak zwraca uwagę biograf Kazimierza Wielkiego, Jerzy Wyrozumski, zachowała się także współczesna opisywanym wydarzeniom bulla papieża Benedykta XII z 30 czerwca 1340 roku, która informuje o otrzymanym właśnie piśmie króla polskiego. Cytuję. Gdy niedawno schizmatycki naród Rusinów w sposób okrutny zamordował przy pomocy trucizny prawdziwego krewniaka tegoż króla, a także niektórych innych wiernych chrześcijan posłusznych temu księciu, i gdy król przejęty taką zbrodnią i rozpalony żądzą pomszczenia krzywdy wyrządzonej wierze chrześcijańskiej z wojskiem swoim wkroczył na ziemię ruską, wtedy namiestnik tegoż narodu, zwróciwszy się do Uzbeka, cesarza Tatarów, z którym naród ów, czyli naród ruski, jak wiadomo łączy stosunek trybutarny, osiągnął to, że przeznaczył on aż nazbyt wielkie wojsko z tychże Tatarów w celu najazdu i zniszczenia Królestwa Polskiego. Koniec cytatu. Bulla podaje dalej, że Kazimierz, nie otrzymawszy pomocy do walki z Tatarami od innych władców chrześcijańskich, zawarł porozumienie z owym ruskim namiestnikiem. Był nim znany z innych źródeł bojar Dymitr Detko. Król przyrzekł, przypomina bulla papieska, iż będzie, cytuję, namiestnika i wspomniany naród otaczać opieką i zachowywać w ich obrządku, prawach i obyczajach. Koniec cytatu. Na wypadek zaś, gdyby ruski namiestnik nie dotrzymał pewnych służebności i podległości, które powinien świadczyć, król Kazimierz prosił o to, by papież zwolnił go ze złożonego Rusinom przyrzeczenia. Zachowany także dokument wspomnianego namiestnika Detki, adresowany do krzyżaków, a zapraszający kupców pruskich na Ruś, wspomina o niezgodzie zasianej za sprawą szatana między nim a królem Kazimierzem, między narodem ruskim a Polakami, ale już szczęśliwie zażegnany. 30 lat po opisywanych wydarzeniach podkanclerzy królestwa Jan Kosczarnkowa dodał do tych informacji stwierdzenie, że kiedy król polski wkroczył w roku 1340 na Ruś i chciał pomścić śmierć swojego krewniaka, cytuję, nie mogąc się oprzeć jego, to jest króla, potędze, przywódcy Rusinów, baronowie, komesi i inni szlachetnie urodzeni z dobrej woli powierzyli Kazimierzowi Wielkiemu siebie samych i swoje mienie, przyjmując go wiernie na swojego pana i przysięgą potwierdzając mu hołd wierności. Koniec cytatu. Detko, rezydujący w Przemyślu, miał wtedy wysłać wieści do hana Uzbeka, że polski król próbuje oderwać Ruś Zachodnią spod władzy Złotej Ordy i ściągnął wielki najazd tatarski na Polskę, zatrzymany w bitwie nad Wisłą. Zbieramy tutaj i powtarzamy tak szczegółowo te źródła, byśmy w oparciu o ich wymowę zastanowili się nad charakterem tego związku, w który Polska zaczyna wchodzić z Rusią Halicko-Włodzimierską w roku 1340. Czy był to tylko najazd, grabież i zabór? Czy odpłata za zdradzieckie zamordowanie królewskiego krewniaka i prewencyjna wyprawa mająca uratować zagrożonych ruskim czy rusko-tatarskim pogromem chrześcijan i kupców, a więc zapewne osadników z łacińskiego zachodu? Tak by to sugerowała relacja traski. Mścimy się za nasze krzywdy, bijemy, zdobywamy, ratujemy zagrożonych wschodnim barbarzyństwem i poszerzamy nasze własne polskie imperium. To interpretacja dość popularna, nie tylko pod piórem traski, ale także chyba 20 następnych pokoleń obrońców polskich kresów, aż po wiek XXI. Bulla Benedykta XII i zawarte w niej informacje króla Kazimierza podpowiadają jednak inny nieco sposób rozumienia tych relacji. Byłaby to rola aktywnego przedmurza chrześcijańskiego, którą przeciw Tatarom na ruskiej granicy cywilizacji podejmowała Polska. Rzecz ciekawa, że w tej narracji Polska nie otrzymuje pomocy z Zachodu, więc porozumiewa się z Rusinami, zawiera z nimi umowę, sojusz, nierównoprawny i obciążony wzajemną podejrzliwością, to prawda, ale jednak zawiera taki układ, w którym naród ruski ma być zachowany w ich obrządku, prawach i obyczajach. Jak to zapisał Jan Kosczarnkowa także. Jan Kosczarnkowa również podkreśla dobrowolny, choć nie bez wpływu wrażenia wyraźnej przewagi polskiej,
charakter przysięgi złożonej przez elity społeczne Rusi Halickiej polskiemu królowi. A więc podbój, misja czy wspólna, czy zachowująca autonomię ruską zgoda? Będziemy mieli jeszcze powody, by się wielokrotnie nad postawionymi tu w roku 1340 pytaniami zastanowić. Podsumujmy teraz stan wiedzy o rzeczywistych zmianach wynikających z wydarzeń owego roku. Na pewno król Kazimierz wkroczył do Lwowa. Na pewno zawarł jakiś układ z reprezentantem halickiego bojarstwa Dymitrem Detką, który występował w następnych latach jako namiestnik królewski, a zarazem rzecznik interesów ruskiej prowincji dbający o jej samodzielność. Być może przyłączył polski król już wtedy, w roku 1340, jakąś najdalej wysuniętą na zachód część księstwa halickiego bezpośrednio do Królestwa Polskiego, resztę pozostawiając pod zarządem Detki. Węgrzy nie tylko nie protestowali przeciwko tym posunięciom polskiego władcy, ale jak wiemy udzielili swoich posiłków, zapewne na podstawie wcześniejszych uzgodnień politycznych. Polska akcja spowodowała kontrakcję Tatarów, Złotej Ordy, która upomniała się, być może z poduszczenia miejscowych, niezadowolonych z otwarcia na wpływy łacińskie i podporządkowania Polsce czynników halickich, upomniała się Złota Orda o swoją zwierzchność nad Rusią Zachodnią. Najazd tatarski na ziemię polskie w roku 1340 jest potwierdzony w kilku źródłach. I wreszcie potwierdzone jest to także, że północną, włodzimierską, wołyńską część księstwa opanował wówczas litewski książę Lubart, poszerzając w ten sposób obszar dominacji litewskiej na ziemiach ruskich. Polska wkracza w 1340 roku na Ruś, na ziemię sporne od początku dziejów państwowego sąsiedztwa Piastów z Rurykowiczami, od Mieszka i Włodzimierza Wielkiego. Kazimierz III Wielki realizuje koncepcję, która zaczęła być tworzona już 180 lat przed nim, polityką wschodnią jego poprzedników. Zainaugurował ją swoimi starannie budowanymi wpływami na Rusi Halicko-Włodzimierskiej jego pradziad, inny Kazimierz, Sprawiedliwy. Potem jego synowie Leszek Biały i Konrad Mazowiecki, wnuki z Bolesławem Wstydliwym na czele, prawnuki z Władysławem Łokietkiem. To nie była na pewno koncepcja wrogiego przejęcia, ale właśnie utrzymywania i poszerzania kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturowych. Kiedy zabrakło dynastii, wokół której krzepła struktura państwowa Rusi Halicko-Włodzimierskiej wywodzącej się od księcia Romana, niegdyś podopiecznego księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego, ta zachodnia część Rusi znalazła się w sytuacji geopolitycznego rozdroża. Mogła odnowić jeszcze na jakiś czas kontrolę nad nią słabnąca ręka tatarskich nadzorców całej Rusi. Mogła i chciała przejąć tę kontrolę także Litwa, efektownie rozwijająca swoją ekspansję właśnie kosztem tatarskiego panowania już na dziesiątki innych księstw i księstewek ruskich. Mogły wreszcie upomnieć się o te ziemie Węgry z należącym na początku XIII wieku do Arpadów tytułem Królestwa Galicji i Lodomerii. Ale rok 1340 dlatego też jest ważny, że ukazał jeszcze jednego, bardzo dalekiego i wydawało się jeszcze słabego, niezmiernie za to ambitnego, kandydata do zwierzchności nad całą Rusią, a więc także nad wołyńskim Włodzimierzem, Lwowem i Haliczem. Pamiętamy z pierwszego tomu naszej opowieści Jurija Dołgorukiego i jego syna Andrzeja Bogolubskiego, władców księstwa położonego daleko na północy Rusi, ze stolicą we Włodzimierzu nad Klaźmą, fundatorów Moskwy i burzycieli Kijowa. A w tym już tomie mówiliśmy o poczynaniach wnuka Dołgorukiego, wielkiego księcia Aleksandra Newskiego, który w oparciu o łaskę nowych mongolskich panów energicznie przeciwstawiał się, jak to opisuje dzisiejsza propaganda rosyjska, zachodnim interwentom, czyli Szwedom i kawalerom mieczowym. Wnuk Newskiego z kolei, książę Iwan I, zwany Kalita, postanowił, tak jak jego dziad, zbudować karierę swoją i swojego, to jest moskiewskiego księstwa, na najściślejszej kolaboracji z mongolskimi nadzorcami Rusi. Myślę, że to jest ta perspektywa, którą otwiera przed Rosją Władimir Putin. Oczywiście mam na myśli nie Mongolię, tylko Chiny.
Jarłyk, czyli naznaczenie przez Hana Złotej Ordy na tytuł Wielkiego Księcia Rusi, uzyskał w roku 1328, prowokując wcześniej do antytatarskiego powstania swojego głównego rywala, księcia Twerskiego Aleksandra. Iwanowi Kalicie powierzony został przez Hana Uzbeka zaszczyt całkowitego spustoszenia ziemi twerskiej i sympatyzujących z nią mniejszych księstewek północnej Rusi. Jak to zapisał ruski latopisiec, czyli kronikarz, Tatarzy poprowadzeni przez księcia Moskwy położyli pustu w siu ziemlu ruskuju. Iwan zarobił wtedy na przydomek Kalita, czyli Kaleta, zakwas pieniędzmi, kupując od Tatarów niewolników z sąsiednich spustoszonych przez siebie księstw i przesiedlając ich do swojej moskiewskiej ziemi. Nabywał również, przejmował pod zastaw zaciągniętych długów, całe księstewka, Białozioro, Uglicz, Galicz, jak też spore kawałki ziemi kostromskiej, rostowskiej, włodzimierskiej i nowogrodzkiej. Co najważniejsze, doprowadził do przeniesienia z Włodzimierza nad Klaźmą do swojej Moskwy siedziby metropolii całej Rusi. Metropolii prawosławnej oczywiście. Moskwa staje się od tej pory, od roku 1325, duchową stolicą ruskiego prawosławia. I znów trudno tutaj nie zadumać się nad koincydencją dat. Moskwa zaczyna swoją karierę imperialną w tym roku, w 1325, od tego momentu, kiedy skupia na Kremlu władzę duchową i władzę świecką, bo metropolia zostanie przeniesiona z Włodzimierza do Moskwy właśnie w tym roku. I to jest także rok, kiedy Polska po raz pierwszy, konkretnie Władysław Łokietek, zawarła sojusz z Litwą. To jest rok, w którym zawarte zostało małżeństwo syna Władysława Łokietka z księżniczką litewską, którą pamiętamy jako Aldonę, choć tak się chyba nie nazywała, natomiast przyjęła na pewno na chrzcie imię Anna. To jest początek Związku Polsko-Litewskiego. Dokładnie wtedy, kiedy rodzi się Moskwa imperialna, w tym samym roku rodzi się, są pierwsze, można powiedzieć, próby zorganizowania Polsko-Litewskiego Związku. Otóż te siły, jaką dawało książętom moskiewskim przeniesienie metropolii prawosławnej, nie tylko duchowej siły, ale i możliwości politycznego oddziaływania na prawosławnych ruskich sąsiadów, użył natychmiast przeciwko księciu Aleksandrowi Twerskiemu Iwan Kalita. Książę Aleksander Twerski, który zbuntował się przeciwko Tatarom i dlatego został pozbawiony tronu, a jego księstwo spustoszone, schronił się przed karną ekspedycją Tatarów do Pskowa. Metropolita moskiewski wyklął wtedy i Aleksandra, i Psków. Aleksander oparł się w tej sytuacji przeciw Moskwie i Tatarom o Litwę. Tak właśnie zaczął się zawiązywać węzeł litewsko-moskiewskiej rywalizacji o przejęcie ruskiego spadku po słabnącej Złotej Ordzie. Panował w niej jeszcze co prawda do 1341 roku ostatni właściwie potężny Han, Uzbek. Po nim jednak nastąpi okres wewnętrznych walk i upadku autorytetu hańskiej władzy. Do 1380 roku będzie po Uzbeku blisko 20 Hanów, szybko siebie nawzajem mordujących, co bardzo ułatwi polityczne postępy i Moskwie, i Litwie. Iwan Kalita podróżował na razie do stolicy Ordy, by kornie prosić Uzbeka o pomoc w usuwaniu wpływów litewskich, w szczególności na obszarze najsilniejszego gospodarczo na całej północy Nowogrodu Wielkiego. Tam, do roli wynajętego księcia, dowódcy wojsk kupieckiej republiki, wybrany został wtedy najstarszy syn Giedymina, Narymund. Moskwa nie mogła się temu przypatrywać spokojnie. Iwan rozglądał się dokoła, szeroko, po gospodarsku, nie tylko na Nowogród. W 1339 roku zainicjował również wyprawę sił tatarsko-moskiewskich na Smoleńsk, kiedy tylko panujący nad tym grodem książę sprzymierzył się z Litwą. Starcie Moskwy z Litwą o zwierzchność nad Nowogrodem i Pskowem, jak również o tak ważny strategicznie i symbolicznie w kolejnych stuleciach, aż po wiek XXI, Smoleńsk, znajduje w czasach Iwana Kality swoiste dopełnienie we wspomnianej już tutaj, podjętej w roku 1340, ekspedycji tatarskiej na księstwo halicko-włodzimierskie, mającej nie dopuścić do przejęcia
ziem tej najdalej na zachód wysuniętej części Rusi pod panowanie polskie, czyli łacińskie. Lata 1339-41 to rzeczywiście czas wielkiego geopolitycznego przełomu, nie tylko dla dawnego Królestwa Ruskiego Daniela Romanowicza, ale dla całej Europy Wschodniej. Do góry szła Litwa, a jej imponującą rozmachem penetrację ziem ruskich przyspieszy jeszcze zwycięski następca zmarłego w 1341 roku Giedymina, wielki książę Olgierd. Do góry powolutku zaczynała iść Polska, połączona w swym rdzeniu przez Łokietka i mądrze kierowana dalej przez jego syna, kierowana na wschód, tam gdzie pojawiła się swoista próżnia siły i spadkowe prawa po wygasłej dynastii w Haliczu. Do góry jednak zaczynała iść także Moskwa, z błogosławiącym jej politycznym podbojom metropolitą i przypisywanym właśnie Iwanowi Kalicie testamentem, zadaniem zbierania ziem ruskich przez jego następców, wszystkich ziem ruskich, a więc także tych, na które wkraczał w roku 1340 Kazimierz Wielki. Choć naturalnie pierwszym i najważniejszym przez najbliższe półtora wieku rywalem w moskiewskim dziele zbierania ziem ruskich pozostanie Litwa. Iwanowi udało się zapewnić u Hana dziedziczenie tytułu wielkiego księcia dla swego syna, Siemiona Dumnego. Moskwa mogła więc dalej wykonywać testament Kality. Iwan umarł w marcu roku 1340 lub 1341. Latopisy tego ostatecznie nie wyjaśniają. W 2001 roku Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu oficjalnie uznała go za świętego. Święto Iwana Kality, jakby ktoś chciał obchodzić, przypada na dzień 13 kwietnia. To jest święto założyciela moskiewskiej potęgi. Wnuk Iwana I, Dymitr Doński, 40 lat po śmierci gospodarnego dziada, odważy się już na moment, bardzo ważny symbolicznie, przeciwstawić tatarskim panom, skupiając wokół siebie dużą część ruskich książąt. Prawnuk Dymitra z kolei, Iwan III, utrwali ostatecznie Wielkie Imperium Moskiewskie. Śmiało przejmie polityczno-ideowe dziedzictwo Bizancjum, kładąc podwaliny pod Moskwę III Rzym. Na drodze jego planów, na drodze idei zbierania ziem ruskich, stać będzie wtedy już tylko dziedzictwo związku politycznego syna Olgierdowego Jagiełły i andegaweńskiej prawnuczki Władysława Łokietka, królowej Jadwigi. Unia Polsko-Litewska. Patrząc na dalsze wieki, wieki epickich zmagań o przewagę w całej Europie Wschodniej między Moskwą, Rosją i państwem polsko-litewskim, zadajemy sobie z punktu widzenia roku 1340, roku bezpośredniego wkroczenia Polski w ten spór o przyszłość ziem ruskich, następujące pytanie. Czy warto było? Niektórzy historycy polscy uznają, że nie warto, że raczej trzeba było skupić wszystkie wysiłki na odzyskiwaniu Śląska, nie odwracać się na wschód ku odmiennej cywilizacji, ku wielkim przestrzeniom, które wciągną i rozproszą polskie siły polityczne i kulturowe, uczynią Polskę mniej zachodnią, mniej europejską. Tak mówił już blisko półtora wieku temu sam wielki założyciel krakowskiej szkoły historycznej Józef Szujski. Cytuję. Polska Kazimierza Wielkiego, nieobszerna jeszcze, ale żądna i do boju gotowa, stała się gorczycznym ziarnem wobec ościennych ludów pobratymczych. Stała się zaczynem cywilizacji. Krwawe w ich obronie stoczyła boje, a strzeliwszy w drzewo o wielu konarach, sączyła soki pnia na zasilanie korony. A ekstensja ta, ten rozrost pracy cywilizacyjnej, stanąć musiał w odwrotnym kierunku do intensji, urządzeniu i scentralizowaniu państwa. Im więcej w imię wolności zagarnęła surowych żywiołów, tym bardziej rozrzedzać się musiała ta siła rdzenna, zwyciężać indywidualność, wracać bezradność, nieorganiczność pierwotnej kupy słowiańskiej. Koniec cytatu. Nastąpiło więc tutaj to, co inny z mistrzów polskiej historiografii, Joachim Lelewel, choć sam bardzo dobrze usposobiony do tego, co uznawał za misję wolnościową Polski na wschodzie, nazwał obrazowo, cytuję, rozwolnieniem w przestrzeniach. Czy gdyby Polska odwróciła się od ziem ruskich, nie związała się potem z Litwą,
to mogłaby żyć mała, ale intensywna, obok zjednoczonej przez Moskwę Rusi, nie niepokojona już przez następców Iwana Kality? Na to pytanie pozwolę sobie już teraz odpowiedzieć stwierdzeniem, że zbieranie ziem ruskich nie było jedyną koncepcją polityczną moskiewskich wielkich książąt, a potem carów. Do ich arsenału ideologicznego wejdzie także wspomniane przed chwilą uniwersalistyczne dążenie do odnowienia roli III Rzymu, zwierzchniego imperium całego świata, które ma obowiązek przyprowadzić zbłąkane, to jest łacińskie owieczki, pod laskę pasterską świeckiego zwierzchnika jedynie prawdziwej prawosławnej cerkwi. Dołóżmy i ten argument do refleksji. Cała Ruś zjednoczona, powiedzmy już w XV czy XVI wieku, gdyby nie połączenie Polski, sił Polski z Litwą, gdyby nie tak czynne zainteresowanie Kazimierza Wielkiego i jego poprzedników sprawami zachodnioruskich sąsiadów. Taka potęga bezspornie musiałaby przytłoczyć swoim ogromem, wyobraźmy sobie, Związek Sowiecki w takim kształcie terytorialnym jak Związek Sowiecki, Ruś zjednoczoną w XVI wieku. Czy przez następne wieki utrzymałaby się Polska w granicach PRL-u obok takiego mocarstwa? Czy rzeczywiście te wieki zaangażowania Polski na wschodzie będą jakoś zmarnowane? Polska przestawała być od roku 1340 zwartą etnicznie, kulturowo i religijnie wspólnotą. Narzekają niektórzy, niekoniecznie historycy. Owszem, od tego roku, kiedy Polska traci Śląsk i robi pierwszy krok w stronę panowania nad ziemiami zamieszkałymi przez prawosławną, ruską większość, następuje rzeczywiście bardzo ważna zmiana. Polska czyni bowiem zarazem pierwszy wysiłek w procesie budowania wspólnoty wieloetnicznej z przewagą polskiej kultury i katolickiej religii, to prawda, ale jak to zapisał Jan Kosczarnkowa, z poszanowaniem odrębnych praw, obrządków i obyczajów innych narodów. To bardzo trudna budowa. O jej ocenę trzeba pytać nie tylko kolejne pokolenia Polaków, ale także Rusinów, potem Ukraińców i Białorusinów, którzy mają pełne prawo do własnego zdania na temat miejsca, jakie im w owej budowie w różnych jej okresach przypadło. Będziemy o to zdanie wiele razy w następnych tomach, mam nadzieję, pytali. Może to, że dziś stoją wspomniane pomniki magdeburskiego prawa, pierwszy w Kijowie, drugi w Mińsku, świadczy o tym, iż to prawo, które przed wiekami włączyło stolice dzisiejszej Ukrainy i Białorusi do sieci europejskich miast, wyróżniających się własnym samorządem, własną wewnętrzną wolnością, jest dzisiaj doceniane jako element łączący tożsamość tych dwóch miast i narodów z zachodnią cywilizacją, z Europą. A owo prawo i związane z nim samorządy szły na wschód przez Polskę. Czy byłby dzisiaj odrębny naród ukraiński i odrębne państwo białoruskie, gdyby obszar Europy Wschodniej nie był przez kolejne wieki terenem walki o nie tylko polityczne, ale również kulturowe wpływy, walki z walnym, decydującym udziałem Polski? Gdyby Polska w tę walkę nie weszła i oddała ją walkowerem samej Litwie, a potem Moskwie, co by wtedy było? Nie wiem oczywiście, ale byłoby inaczej. Co Polska straciła w roku 1340, a co zyskała? Takiego bilansu, awansem niejako, przed opisaniem następnych 660 lat tej historii, nie możemy tutaj sporządzić. Odpowiedzmy najpierw może nieco przewrotnie w następujący sposób. Kazimierz szukał w roku 1340 siły dla swojego królestwa tam, gdzie mógł ją znaleźć, a więc na wschodzie. Szukał po to, żeby w oparciu o tę siłę odzyskać kiedyś, możliwie jak najszybciej, to, co stracił na zachodzie, czyli Śląsk. On sam nie odzyskał. Ale zastanówmy się, czy 605 lat później głównym argumentem na rzecz przywrócenia Polsce Śląska nie stanie się konieczność przyznania rekompensaty za to, co Rzeczpospolita traciła na wschodzie? Czy Wrocławia, z którym Królestwo Polskie pożegnało się w roku 1339, nie dostała Polska za ten Lwów, do którego Kazimierz wkroczył w roku 1340? Tak przecież będzie w roku 1945. Józef Stalin przesunął wtedy Polskę na zachód,
po to, by wykonać wreszcie do końca testament Iwana Kality i skupić wszystkie ziemie ruskie po raz pierwszy ze Lwowem włącznie pod kontrolą Kremla. Nie udało mu się to na zawsze, jak to już w roku 2015 możemy powiedzieć. Widzimy również, iż Polska jest dziś na Śląsku i jest w Europie, ale także efekty jej dziejowej obecności na tych ziemiach wschodnich, które otwierał miecz i układy Kazimierza Wielkiego, skutki owego kilkuwiekowego rozwolnienia w przestrzeniach, jakie zaczyna się w roku 1340, one także nie przepadły bez śladu. Żeby sobie znaczenie tego śladu wyobrazić dla nas samych, spróbujmy przeprowadzić następujący eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie historię Polski bez Stanisława Żółkiewskiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego. Polską literaturę bez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema. Polską muzykę bez Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Wojciecha Kilara, Czesława Niemena. Wyobraźmy sobie, że te nazwiska, czyny i dzieła z nimi związane nic nie znaczą, że ich nie ma i nie było. Turzynka, Olesko, Mereczowszczyzna, Szostakowo, Zułów, Zaosie, Krzemieniec, Milkowszczyzna, Kalnik, Szetejnie, Lwów, raz jeszcze Lwów, Ubiel, Tymoszówka, znowu Lwów, Stare Wasiliszki. To kolejno miejsca urodzenia. Pierwsze, najmniejsze ojczyzny tych wymienionych tutaj, tylko dla przykładu z nieskończenie dłuższej listy współtwórców polskiego skarbu historii i kultury. Żadnego z tych miejsc nie ma na mapie dzisiejszej Polski. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że nie ma w naszym duchowym dziedzictwie tych, którzy się urodzili i uformowali tam, na wschód od granicy, którą przekroczył w roku 1340 Kazimierz Wielki, wtedy właśnie zobaczylibyśmy, ile ważą w naszej tożsamości i ile znaczą dla naszej obecności w europejskiej także kulturze decyzje polityczne podejmowane w pierwszej połowie XIV wieku. Od sojuszu Giedymina z Łokietkiem i małżeństwa Kazimierza z Anną, Litwinką, a więc od skromnych początków wielkiej idei Unii poczynając, poprzez pracę stworzonego przez Kazimierza Uniwersytetu Krakowskiego, który przecież powstanie i zostanie następnie odnowiony przez Jadwigę i Jagiełłę jako narzędzie cywilizacyjnej, łacińskiej uprawy wielkich i tak żyznych kulturowo terenów poszerzającej się na wschód wspólnoty politycznej. Trwa ta historia przez kolejne stulecia aż do końca Rzeczpospolitej. Najpierw w 1795 roku, potem do jej życia utajonego, porozbiorowego. Odrodzenia w nowej, ograniczonej formie w latach międzywojnia i nowego, jeszcze bardziej dramatycznego końca w roku 1939, 1943 i 1945. Trwa ta historia i wciąż się odradza. Czy mamy żałować, że się zaczęła? Kolejne pokolenia wygnańców z tej historii wracają do niej jak do opisanego tak pięknie w epilogu mickiewiczowego Pana Tadeusza kraju lat dziecinnych, świętego i czystego jak pierwsze kochanie. Jego symbolem jest najczęściej wiejski dwór, często także umiłowane miasto. Lwów, Wilno, Krzemieniec, Grodno, Stanisławów, Nowogródek, Lida, Kołomyja, setki innych. Czasem jest to pejzaż litewskich puszcz i jezior, poleskich błot, wołyńskich przestworów, naddniestrzańskich jarów, zadnieprzańskiego stepu. Śpiewna mowa na różne nuty, inne wśród wileńskich kaziuków, a inne we Lwowi, nastrojona w spotkaniu z mową litewską, białoruską, ukraińską. Oczywiście także odrębny folklor z tak mocnym w wielu kresowych zakątkach echem cymbałów Jankiela. Bogaty, otwarty na powiewy Orientu obyczaj i strój. Nastrój tęsknoty za tym obszarem, za ową utraconą wspólnotą,
wyraził może najpiękniej ostatni wielki piewca w poezji polskiej XX wieku, Józef Łobodowski, w swej pisanej już na emigracji Złotej Chramocie, wydanej w Paryżu w 1954 roku. Posłuchajmy. Zmierzch brodzi śniadą stopą po zielonych wodach, każde drzewo jak widmo, a krzew jak rusałka. Rozlewa się stęskniona stepowa uroda po leśnych uroczyskach, rozłogach i bałkach. Dzwonią kosy na łąkach i w południe letnie faun scytyjski przykłada do ust drzewną fletnie. A piosnka jego dzika ścisza się coraz słodziej, kiedy obok przechodzi może nimfa, a może Nauzyka. Przystanęły za siołem dzieci ukraińskie. Spoglądają w zdumieniu po ziemi wołyńskiej, czemu taka łunna i dzwonna. I patrzą, i nie wiedzą, że polną wędruje miedzą uśmiechnięta szlachecka Madonna. Zaraz zapyta ktoś, czy aby na pewno dzieci ukraińskie z takim zachwytem kontemplują obraz uśmiechniętej szlacheckiej Madonny i to na wołyńskiej ziemi, przecież dopiero co tak skrwawionej rzeziami Polaków przez nacjonalistów z UPA? Przeciw wizji otwartych mieczem Kazimierza Wielkiego kresów raju utraconego, której dominowało wspomnienie patriarchalnego polskiego porządku, występuje inna wizja, też zmitologizowana, tyle że jednolicie czarną farbą pociągnięta. To jest wizja owych kresów jako antyraju, czyli po prostu piekła. Piekła ruskiego, białoruskiego i ukraińskiego chłopa, jęczącego pod jarzmem pańskiego wyzysku, pod pejczem polskiego ekonoma, jak o tym przypomina, nieco wykrzywiając źródła, Daniel Beauvoir, a w najnowszej kulturze popularnej ciekawa muzycznie grupa Ruta. Ten obszar, na który teraz wkraczamy razem z królem Kazimierzem, to nie tylko teren wymarzony polskiego kompleksu imperialnej wielkości, ale i kompleksu winy wobec tych rdzennych mieszkańców krain, których polskie panowanie miało przydusić, pozbawić przez kulturalną polonizację elity, jak na to patrzy przede wszystkim nacjonalistyczna historiografia litewska, część białoruskiej i ukraińskiej, eksploatować przez wieki ekonomicznie i duchowo. Do tego też powinniśmy wracać, pamiętając, czym są kresy jako kolebka tylu wspaniałych dzieł polskiej kultury, scena najbardziej heroicznych rycerskich czynów polskiej historii, nie powinniśmy zapominać, czym była, bywała polska obecność na tych terenach dla wielkiej części jej odwiecznych mieszkańców. Czy jednak dzisiejszą zachodnią Ukrainę, potem także centralną i wschodnią, dalej Białoruś, Litwę, Łotwę, blisko 1 000 000 km², na którym przez wieki rozgrywała się także polska historia? Czy łączy ten obszar z historią naszą tylko dziedzictwo ofiary, wyzysku i dzikiego buntu? W żadnym razie. Powtórzmy, to jest również scena twórczej odpowiedzi polskiej na wielkie wyzwanie, jakim stała się szansa oddziałania na ten obszar cywilizacyjnego pogranicza, na styku świata łacińskiego i prawosławnego, szturmowanego od południa przez nacisk islamu. Owa szansa otwarła się właśnie z chwilą przyłączenia przez Kazimierza Wielkiego Rusi Halickiej do Królestwa Polskiego i pojawienia się myśli o nawróceniu pogańskiej Litwy poprzez Polskę, nie przez podbój, ale przez Unię. Czy Polska wkraczała na ten wschodni, kulturowo-prawosławny przede wszystkim ruski obszar jako siła całkowicie obca i czy z mieczem tylko? Nie. Symbolem szczególnego momentu w historii, w którym zamykamy ten tom, jest pieśń, która już wtedy była. Czy śpiewało ją polskie rycerstwo wkraczając do Lwowa w roku 1340? Bardzo to kusząca perspektywa. Wtedy moglibyśmy sobie wyobrazić lepiej, jak przychodzi po raz pierwszy na tę ziemię owa szlachecka Madonna. I bylibyśmy w stanie zrozumieć, że nie mogła budzić poczucia obcości, ale była odbierana raczej jako znak kulturowej, duchowej bliskości. Wiemy na pewno, że polskie rycerstwo zaśpiewa tę pieśń pod Grunwaldem. To Bogu Rodzica.
Ale też wiemy, dzięki badaniom kilku pokoleń filologów i historyków kultury, że nasza Carmen Patrium, czyli pieśń ojczysta, nasz pierwszy, rzec można, hymn, powstaje na początku XIV wieku. Przypomnijmy słowa jej dwóch pierwszych, najstarszych zwrotek. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie Eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie Eleison. Marzena Matla, podsumowując ostatnio stan badań tego najczcigodniejszego zabytku polskiej literatury, zauważa, że skoro Długosz określił Bogu Rodzicę jako Carmen Patrium, to do takiej funkcji i roli nie mogła ona dorosnąć nagle, ale społeczeństwo musiało przez długi czas oswajać się z tym utworem, uczestniczyć w jego wykonywaniu. To prawda, najstarszy znany nam zapis przytoczonych tutaj dwóch zwrotek wraz z nutami pochodzi dopiero z roku 1407, z tylnej wyklejki oprawy zbioru kazań łacińskich Macieja z Grochowa, wikariusza z Kcyni pod Gnieznem. Rękopis ten przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej pod numerem sygnatury 1619. Część badaczy stawiała hipotezę, że tekst powstał jeszcze może nawet w wieku XII. Większość jednak przychyla się obecnie do stwierdzenia, że pochodzi z przełomu wieku XIII i XIV. Można usłyszeć w tej pieśni echo dawnej słowiańskiej wspólnoty językowej i zarazem bizantyjskich tradycji hymnów ku czci Maryi. Można w niej dojrzeć odblask wschodniej greckiej wizji ikonograficznej Trimorphion Deisis, czyli przedstawienia na jednej ikonie trojga świętych postaci, Chrystusa Zbawcy Świata, otoczonego przez Maryję i Jana Chrzciciela. Tak ujmują wiarę na polskiej ziemi już XII-wieczne malowidła w apsydzie kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Chrystus Pantokrator na tronie, a po prawej jego stronie Bogu Rodzica z rękami uniesionymi w geście modlitewnym, a po lewicy Jan Chrzciciel. Znakomity historyk literatury połowy XX wieku Julian Krzyżanowski dostrzegał nawet w tekście Bogu Rodzicy akcenty językowe ruskie, przesuwając czas jej powstania na XIV stulecie, kiedy kontakty kulturowe polsko-ruskie ożywią się pod rządami Kazimierza. Niewątpliwie najmocniej jednak przebijają w tym tekście wpływy czeskie. Wskazują na to nie tylko obecne w słownictwie czechizmy, m.in. Zwolena, Sławiena, Bożyc. Uderzają jeszcze mocniej zapożyczenia całych fraz ze znanego już w XIII wieku i śpiewanego przez wojów Przemysła II Ottokara, króla Czech, a byli wśród tych wojów, jak pamiętamy, także bardzo liczni rycerze z Małopolski, Śląska i Wielkopolski, hymnu czeskiego Hospodine pomiłujny. Tu spotykamy czeską, starszą wersję prośby usłysz głosy i tej o na świecie zbożny pobyt. To zapewne pod wpływem czeskiego, wcześniej rozwiniętego wzorca kulturowego, z którym mieszkańcy Polski mogli się zaznajamiać szeroko od czasów Przemysła II Ottokara, przez panowanie obu Wacławów, aż do mniej przyjaznych kontaktów z okresu Jana Luksemburskiego, rozwinie się ten nasz hymn. Najprawdopodobniej dokona się owa twórcza recepcja czeskiego wzoru w kręgu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki, pierwotnie, przypomnijmy, kantora tamtejszej, czyli gnieźnieńskiej kapituły, tak zatroskanego, jak wiemy, o język polski. Do obowiązku znajomości historii świętego Wojciecha i podstawowych modlitw w języku polskim dorzucił arcybiskup Świnka, zdaje się, jeszcze i ten, tak dla nas ważny, hymn. Zrazu wykonywany w jego kapitule przez fachowy chór, stopniowo upowszechniony został na całe zjednoczone przez Władysława Łokietka królestwo. I z nim, z królestwem, musiał iść dalej na wschód. Warszawski literaturoznawca Antoni Czyż trafnie chyba odczytuje skomplikowaną architekturę wewnętrzną Bogu Rodzicy, ale i jej wymowę duchową, jako znak wspólnoty wschodu i zachodu. Nawet jeśli mylnie, zbyt wcześnie datuje jej powstanie. Z zachodu warto podkreślić,
z muzyki towarzyszącej w XIII wieku pieśniom miłosnym trubadurów i truwerów przychodzi fraza melodyczna zapisana w rękopisie Bogurodzicy z Kcyni. Może na tą samą melodię śpiewał wcześniej swoje wiersze o pięknych paniach śląski Piast Henryk IV Prawy, znany Minnesänger. W warstwie słownej, w jej korzeniach językowych można Bogurodzicę nazwać hymnem słowiańskim. Daje ona niewątpliwie początek polskiej, wysokiej poezji. Opiera się natomiast w swym najważniejszym, duchowym przesłaniu na uniwersalnym znaczeniu nadziei całego chrześcijaństwa. Ono przyszło do nas z Zachodu, z Czech i z Niemiec, ale było zrozumiałe także w słowiańskim brzmieniu na prawosławnym wschodzie, gdzie tak szczególnym nabożeństwem cieszyła się nie tylko Maryja, tak samo jak w Polsce i w całej średniowiecznej Europie, ale i Jan Chrzciciel, patron większości wymienionych w tym tomie Iwanów. W pierwszej strofie Maryja jest adresatką pokornego wezwania modlących się ludzi o pośrednictwo do swego Syna, Boga, Pana, Gospodzina. To jest prośba o zesłanie, spuszczenie nam Jego łaski. W drugiej strofie błaganie do Syna Bożego, Bożycze, kierowane jest poprzez świętego Jana Chrzciciela. To prośba o usłyszenie naszych głosów, spełnienie naszych pragnień, napełń myśli, o wysłuchanie naszych modlitw. W końcu o błogosławieństwo naszemu tutaj na ziemi zbożnemu pobytowi, a na wieczność o przebywanie w raju. Chwilowy pobyt na tym świecie zestawiony z wiecznym przebytem w niebie, anonimowy poeta, twórca Bogurodzicy umiał połączyć w genialnej intuicji językowej w jednej trosce ludzkiej. Trosce uniwersalnej właśnie, zrozumiałej w Pradze, Gnieźnie, Krakowie, we Włodzimierzu i we Lwowie. Tak jak wcześniej w języku łacińskich modlitw czy górnoniemieckiej poezji na Zachodzie, jak równolegle w prawosławnej ruskiej literaturze modlitewnej. Polski duch zanurzony w średniowiecznej europejskiej kulturze był już wraz z tymi słowami, z tym hymnem gotowy do rozwinięcia skrzydeł. To było jeszcze przed 1340 rokiem. W tym roku Królestwo Polskie zwróciło się na wschód. Nie zdradzając łacińskiego zachodu, ale otwierając na spotkanie z wielką dziejową przygodą Unii. Dokonane pod berłem Władysława Łokietka zjednoczenie królestwa nie było pełne, to wiemy. Ale dało dzięki mądrym rządom jego następcy szansę na zebranie sił do owej wielkiej przygody. Zauważmy ten najprostszy bonus zjednoczenia. Przerwania wojen domowych wpisanych w czas dzielnicowego rozbicia. Od momentu opanowania Krakowa i Poznania przez Łokietka stolice Małopolski i Wielkopolski, wyobraźmy to sobie, nie będą przeżywały zbrojnych napaści ani plądrowania przez obcych najeźdźców przez następnych 340 lat. Wyobraźmy sobie 340 lat spokoju dla centralnych ziem Polski. Nikt już tych centrów ziem Polski nie podbijał aż do czasów szwedzkiego potopu. Ponad 3 wieki spokoju i rozwoju. Bogurodzica będzie brzmiała coraz donośniej i coraz piękniej. Pozwoliłem sobie dodać do tego zakończenia drugiego tomu Dziejów Polski jeszcze dwie stroniczki, które Państwu pozwolą, że odczytam, bo z myślą o dzisiejszym spotkaniu je przygotowałem. Otóż właśnie od momentu wkroczenia Kazimierza na ziemię ruskie, od momentu zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w Krewie, Polska etniczna, piastowska, stać się miała na przeciąg kolejnych wieków głównym narzędziem wpływów europejskich, łacińskich na tym wielkim obszarze bałtycko-czarnomorskiego Międzymorza, który w XIV stuleciu połączyła Litwę. Widać pracę tego polskiego narzędzia w zachowanych na owym obszarze wspaniałych śladach architektury gotyckiej, renesansowej i barokowej, w rozprzestrzenieniu promieniującej z Krakowa kultury druku, z czcionką nie tylko łacińską, ale i z cyrylicą. Pierwsza drukarnia cyrylicka powstała zaraz po pierwszej drukarni polskiej w Krakowie.
wzbogaconej renesansową, a potem barokową retoryką kultury słowa. Zanim w polskiej literaturze zawitał Mickiewicz z Zaosia czy Słowacki z Krzemieńca, muzę słowiańską dla całej Europy Wschodniej ożywiał Jan Kochanowski z rdzennie polskiej Sycyny. Z Nadwisły szło do miast litewskich i ruskich, jak już wspomnieliśmy, prawo magdeburskie. Wykształcony w koronie polskiej model szlacheckiej samorządności i obywatelskiej godności stawał się atrakcyjnym wzorem dla elit społecznych Litwy i Rusi. Nie jeden z polskich historyków, jak już wspomnieliśmy, ubolewał, że Polska więcej w tej historycznej unii z Litwą dała sił żywotnych niż zaczerpnęła. Że Polska rozwolniła się w przestrzeniach, które otwarła przed nią Unia. Kresy stały się synonimem owego rozwolnienia. Czy nie to jednak stanowi zarazem o magii, o sile przyciągania kresów, właśnie więcej przestrzeni, więcej swobody, mniej tego charakterystycznego dla miejskiej, drobnomieszczańskiej, ciasnoty zachodniej Europy, zagęszczenia, ścisku, codziennej konkurencji o miejsce pod słońcem. Oczywiście jednak kresy to także, a może przede wszystkim opowieść o konkurencji, ale toczącej się na wielką geopolityczną skalę. W tej konkurencji najprostszym narzędziem wydawała się szabla. Kresy, to warto przypomnieć, były pierwotnie nazwą nie całego wielkiego terytorium historycznej Litwy i przyłączonej za jej pośrednictwem części Rusi, ale tylko linii militarnej obrony południowego odcinka tej przestrzeni, wystawionego na najazdy Tatarów. Bronić tego obszaru trzeba było jednak nie przed Tatarami tylko, ale przed Moskwą przede wszystkim, która od XV wieku występuje już otwarcie z programem zbierania ziem ruskich przeciw Polsce. W tym znaczeniu być może właściwym drugim początkiem historii Kresów jest rok 1449. W roku tym z ruin dawnej mongolskiej ordy tworzy się Hanat Krymski, który przez następne blisko 3 stulecia będzie pustoszył swymi łupieszczymi najazdami ukrainne ziemie polsko-litewskiej dzierżawy. W tym samym roku Kazimierz Jagiellończyk zawarł pokój wieczysty z wielkim księciem moskiewskim Wasylem II, wyrzekając się na zawsze dalszej ofensywy litewskiej na wschód. Od tego momentu Litwa, połączona węzłem Unii z Polską, broni już tylko stanu posiadania na wschodzie, akceptuje swój kres, nec plus ultra. Od tego roku to Moskwa, potem przekształcona w Rosję, a wreszcie w XX wieku przedzierzgnięta w totalitarne Imperium Sowieckie, będzie parła na zachód, odrywając kolejne porcje kresów od Rzeczpospolitej. To nie wyzwoleńczy bunt rdzennych żywiołów narodowych, litewskiego czy ukraińskiego, usunął polskość z kresów. Ostatecznie uczynił to nacisk brutalnego i konsekwentnego w swej zaborczej polityce imperium w jego kolejnych wcieleniach. Kresy to historia walki z Tatarami, z Moskwą, z Rosją, z sowiecką grozą na tych skrwawionych ziemiach najtragiczniej skoncentrowanej. Historia skupiona wokół Smoleńska, wokół Połocka, Kamieńca, Baru, w końcu Wilna, Lwowa i nawet Warszawy w 1794 na Pradze, i w 1944. W niej wykuwały się rycerskie wzory, które tak sugestywnie utrwalił w zbiorowej naszej wyobraźni Sienkiewicz. Cytuję. Patrząc na tych ludzi poczerniałych od wiatru, którzy sypiali na murawie stepowej, nie jadali po 2 i 3 dni, nie zrzucali nawet i na noc pancerzy, rany prochem zasypywali, a przecież fantazją mieli bohaterską. Uczyłem się pokory i myślałem. Niesłusznie bym się w pychę wbijał i o zasługach moich wiele mniemał, gdy ci w trudach takowych nic sobie z nich nie robią i jeszcze śpiewają weseli, jakoby nie rozumiejąc, iż są bohaterami. Koniec cytatu. Te słowa z opowiadania Niewola tatarska, pierwszej przymiarki Sienkiewicza do wielkiej trylogii, towarzyszyły kolejnym pokoleniom tych, którzy słuchali o przewagach i ofiarach hetmanów Żółkiewskiego, Chodkiewicza, Czarnieckiego, Lubomirskiego, króla Jana III, ich skrzydlatych rycerzy spod Klecka, Beresteczka, Cudnowa, obrońców Chocimia, Zbaraża i Kamieńca i gotowali się podjąć tę samą rolę w legionach, w POW, w Armii Krajowej. Aż wreszcie,
przyszedł czas ostatecznej likwidacji, rozłożonej na dwa etapy. Czas rewolucji bolszewickiej i najazdu lat 1920, zakończonego nową granicą ryską, za którą w 1937-1938 roku Stalin bezkarnie zamorduje ponad 150 tysięcy Polaków. A potem czas drugiej apokalipsy, otwarty paktem Ribbentrop-Mołotow, po którym kolejne fale deportacji i masowych mordów sowieckich, niemieckich i ukraińskich oczyszczą, w cudzysłowie, kresy bliższe, sięgając już Lwowa, Wilna, Bugu i Sanu. Przyszła nowa granica, ta wyznaczona w Teheranie. I przyszedł czas tragicznej decyzji, którą przejmująco opisał pewien wychodźca ze Lwowa, cytuję. Zostać czy wyjechać? Wyjechać to znaczy wykupić bilet w nieznane, zaopatrzyć się odtąd w trwałą wizytówkę ludzi zza Buga, załadować do trumny własnymi rękami 600 lat polskiej historii mieszkającej tu na każdym podwórku, na bruku, w piaskownicy i w uniwersyteckich aulach. Wyjechać to przefrymarczyć dorobek dziadów, machnąć ręką na tych wszystkich Sykstów, Bojmów, Zimorowiczów, Szajnochów, Anczyców i Jurków Biczanów. A zostać? Zostać to ponowne zaproszenie w podróż do Kazachstanu. To powtórka raz już przerabianej lekcji wykładanej w Brygitkach, lwowskim więzieniu NKWD. To status obywatela drugiej kategorii, którego nie przyjmie się do pracy, na studia, skonfiskuje mieszkanie, zarekwiruje kredens. A przy tym w rozstrzyganiu tego dylematu zostać czy wyjechać, nowi z łaski Roosevelta i Churchilla gospodarze pomagają znowu w cudzysłowie jak mogą. A to napisem na murze Lachy zasian, a to karteczką przybitą do drzwi mieszkania Masz tydzień czasu, potem śmierć, a to anonimem wetkniętym do skrzynki na listy Nie zabuwaj lasze, szczo zasianem też nasze. Zostać czy wyjechać? Reduta czy kapitulacja? Czy historia Kresów kończy się tym dylematem? Czy da się do niego sprowadzić? I to nie jest cała prawda o Kresach. Jest bowiem w nich zapisana także historia poszukiwań porozumienia Polaków z Litwinami najpierw, potem z Rusinami, w końcu z Ukraińcami, z Białorusinami. Historia kolejnych prób antyimperialnej zgody w imię ocalenia wolności waszej i naszej. Historia ciągle nieskończona. Nie ma dziś polskich Kresów na politycznej mapie, ale jest Ukraina, Białoruś, Litwa. Czy byłyby, gdyby nie obecność polskich, a przez Polskę zachodnich, europejskich wpływów kulturowych, zaraźliwego przykładu sarmackiej wolności, tak odmiennego od wzoru despotycznej władzy, jaki niosła na tę ziemię carska, a potem sowiecka Rosja? Nie wiemy tego na pewno. Wiemy, że Europa Wschodnia byłaby inna, jeśli w ogóle byłaby czymkolwiek innym niż Rosją. Wiemy też, że choć Kresów nie ma już na politycznej karcie, to są realnie na mapie kultury, są w rdzeniu polskiej tożsamości, w duchowym krajobrazie tej części naszego kontynentu, naszej cywilizacji. Dziękuję Państwu bardzo.